No elo, tak być musiało i tak będzie prawdopodobnie w przypadku wszystkich wiralowych piosenek. Dzisiaj ocenimy sobie parodię, przejmujemy YouTube'y od ekipy. Ale moi drodzy, przypominam, że chcemy do końca lutego wbić 650 tysięcy subskrybentów i już niewiele nam brakuje, naprawdę jesteśmy prawie na końcówce! Więc moi drodzy, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, wbijajcie guziczek, klikajcie i będzie super! Ponadto, jeżeli chcielibyście więcej filmów tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Ja przechodzę do oceniania parodii. Ekipa XVIP Bros parodia. Pół żartem, pół serio. Ekipa XVIP Bros przejmujemy YouTube'a parodia. Dzwoni do mnie Mizi Pizi po 2-3 minutę. Mówię Mizi Pizi, tylko wejdę na YouTube. Jestem se na czasie, jakaś ekipa rapuje. Oni nie umieją i ja też w sumie nie umiem. Ej, mam takie... Jestem rozerwany na dwie strony, bo z jednej strony jest to bardzo fajnie wykonane, jest bardzo dobry tekst, brzmi to nawet okej, ale z drugiej strony coś mi nie leży w tym głosie. Mam wrażenie, że coś tutaj jest nie tak, ale w zasadzie nie jestem w stanie powiedzieć co. I to jest najdziwniejsze w tym wszystkim. Ale umiem trochę kraść, robimy YouTube na ból dupy, mamy maść. Jakby nie patrzeć, konstrukcja tekstu jest bardzo dobrze zrobiona, jest bardzo dobrze wzorowana. Spodziewałem się czegoś zupełnie gorszego. Ile to ma w ogóle views, jak to jest kanale? 49 tysięcy wyświetleń. Ej, całkiem w porze parodia. Mamy smaku z okolabo, jeszcze o tym nie wie, ale wszyscy to zobaczą. Musicie popracować koniecznie nad dobrą tonacją w śpiewaniu, bądź nad dobrą tonacją w miksowaniu. Coś tutaj nie gra, jest tutaj ewidentny fałsz. Wydaje mi się, że wybraliście po pierwsze zły klucz przy tunowaniu autotuna. To na pewno to jest zły klucz tonacji, totalnie. Ponadto mam wrażenie, że nie do końca odnajdujecie się w takich śpiewanych wersach. Dużo lepiej chyba było to w przypadku takiego zwykłego rapowania. A tutaj jednak trzeba trochę pomruczyć. No nie każdy ma jakby predyspozycje głosowe do tego, aby tak zrobić. Gdy nas widzą, mówią kradną. My to mi ludzie, pomagamy starszym babkom. Słychać, że trochę nie trafiliście w beat. Jest to tak zwany off beat. Zaśpiewaliście coś dużo szybciej niż miało to być. To jest, chodzi mi o słowo... No, my to mi ludzie, pomagamy starszym babkom. Starszym babkom to ma być starszym babkom. Ale zrobiliście starszym babkom. No, to taki błąd, nie? Wstaję rano, kulki już gotowe. Nie lubię Nesquików, ale wsadzę do nich głowę. Ej, fajna przekmina, że Nesquiki, że kulki. Okej. Mizi pizi leje mleko, a ja płyną sobie. Mizi pizi leje mleko, a ja płyną sobie. Drę się trochę, w dresie chodzę. Drę się trochę, trochę trudno, ale dalej chodzę. Patrzcie ziomy, kroksa mam na nodze. Włożę go do zupy, kurwa, co ja robię? Ej, śmieszne! W sensie, jest to parodia, która trochę nie ma sensu. Jakby może to jest cały właśnie sens tej parodii, że jest ona taka jakby bezsensowna. Śmieszne, śmieszne. Nie puszczaj tego nikomu. W sumie możesz puścić, klikaj łapki, suby, ziomuś. Te parodie zrobiliśmy w domu. W sumie musisz kliknąć suba oraz walnąć dzwonuś. Ej, bardzo fajne. W sensie tekst jest bardzo spoko. Podoba mi się to. Okej, nie jest to piosenka taka, że mógłbym jej słuchać cały czas i mówić sobie: o, ale kozak, mam ją zapętloną na słuchawkach. Jest to taka piosenka ok do posłuchania sobie. Taka typowa parodia YouTube'owa. Epika, przejmujemy wasze suby. A, wait, to jest od Maćka, Maciek z dupy. Maciek, pisałem do ciebie, pisałeś do mnie, miałeś przyjść, umówiliśmy się i cię nie ma. Czekam na ciebie, mordeczko, dalej. Wbijaj koniecznie, wtedy ocenimy twój traczek. Przejmujemy Fortnite, ekipa Freeze parodia. Dzwoni do mnie Jacob, Joel mówi, dawaj nutę. Czekaj, skończę gierkę, gram se tutaj z kozaklutem. Zrobię tutaj dużo fragów, jestem zwykłym kotem. Ale fragów nie zrobiłem, bo w sumie nie umiem. Kot nie pasował, kota bym nie wstawiał. W sensie, póki co jest to całkiem okej, ale tamten jeden rym już mi jakby tak podpadł i już trochę to zepsuło. Co dalej? Ale w ręce złoty skar, w ręce złoty skar, no to zrobię też ten track. Miałem 10 lat, zrobiłem ten dub. Ty masz też ten dub, a nie wygrasz ze mną brat. Coś tu nie gra, to jest tak samo z tym śpiewaniem. Trochę wyżej i trochę mocniejszy głos, bo trochę takie za słabe to było. Wstaje rano, kąpek już gotowy. Do gierki wpada tutaj skinek nowy. Jacob streama tu odpalił sobie. Strzelasz łapkę, będzie lepiej tobie. Tu chyba już było o cukini. To chyba jest zbyt wiele razy zrobiliście ten sam wers, ale to jeszcze zweryfikuję. Nie puszczaj tego na streamie, nie, tak nie. Wpada rogalik i wszystkich zabije. Nie zagrasz tego na padzie, kretynie. Tylko PC ziomek, bo inaczej tylko zginiesz. Uuu, przejmujemy YouTube'y, gramy.
Wow! Tak fajnie się zapowiadało i tak się zepsuło. Refren, niestety. Refren to jest to, co bym poprawił tutaj ewidentnie. Tekst mi się podobał. Muszę przyznać, że tekst był bardzo spoko, bo był bardzo fajnie odwzorowany, sylabistycznie pasował i tekstowo. W ogóle fajnie pasował tekst pod Fortnite'a. Faktycznie był związany z Fortnite'em. To zwłaszcza ten fragment z padem był zajebiony. Co chcemy, a wasz komp jest zepsuty. Jesteśmy na fali, a wy macie ból dupy. Fortnite ekipa buja się do tej nuty. Przejmujemy YouTube'y. Gramy w co chcemy, a wasz komp jest zepsuty. Chcieliście uzyskać harmonię, czyli jakby kilka głosów złączonych i tam one są na różnych poziomach. To nie ten efekt niestety, to miał być tune, zwykły tune w kilka osób, a nie wyszło. Brzmi to średnio, tak szczerze, jeżeli chodzi o refren. Fajnie się, tak powiedziałem, fajnie się zapowiadało, jeżeli chodzi o zwrotkę, a refren, wow. Nasze życie to jest ten Fortnite, same winy. O, wow, ten Fortnite. Nie wiem, ja nie jestem fanem, bo niektórzy mówią, że to jest całkiem spoko, kiedy ktoś jakby sylabizuje jeden wyraz. Na przykład, nie wiem, że macie zamiast ten Fortnite, to mówi ten Fortnite. Ja bym wolał tam wsadzić więcej wyrazów i po prostu Fortnite, albo Fortnite w ogóle tam nie wstawiać. O, zarąbałem mikrofon. Albo wstawić tam w ogóle Fortnite'a nie wstawiać. Także taka, o, parodia. Mimo trochę gorzej niż tamta poprzednia. Tamta wcześniejsza była lepsza. Ale oczywiście nie jest jakimś tam krapem. Pojechać tego tak bardzo nie mogę, bo nie było to co do zasady mega słabe. No takie średniawka, nie? Przejmujemy TikToka. Psycho Couple Max Autotune Parodia. Piąte na czasie. Psycho Couple. Jedziemy, bitches. Bitches. Ej, przejmujemy TikToka. Jesteśmy dziś wszędzie, bo to nasza epoka. Przejdźmy dalej. Przejmujemy Minecrafta! Wow, dobra, wchodzę w to. Dzwoni do mnie Łukasz, mówi dawaj nutę. Mówię Łukasz, dobra, tylko skończę kupę. Mam roboty, bo na jedrze miałem kopać, ale nie kopałem, bo w sumie nie umiem. Przepraszam, to jest najlepsza parodia. Panowie, ja... Skoczyć chyba do kopalni mogę. Łukasz talo do basenu wodę. Czerwoną czapkę mam na sobie, czarne włosy też się znajdą w teamie. Ale czemu mamy 10 jak w skrzynce? Moi drodzy, istnieje taka zasada życiowa, że jeżeli coś powstało, to na 100% istnieje tego odpowiednik w Minecrafcie. Kocham parodie minecraftowe, są najlepsze na świecie. Jezu, jak ja się cieszę, że istnieją jeszcze ludzie, którzy robią w 2020 roku piosenki z Minecrafta. To jest coś pięknego, to jest coś, co ja robiłem 3-4 lata temu i dalej bym to robił, ale teraz się zajęcam piosenki. Nie puszczaj tak. Podoba mi się, że jeszcze spiczowali się tą piosenkę, żeby nie wywalało za prawa autorskie. Ej, przejmujemy Minecrafta, robimy co chcemy, a wy macie pol dupy. Żyjemy dla diaksów i ciągle jej Boruty. Arno, Łukasz, bojasz się do tej nuty. Mógłbym ocenić ją naprawdę i powiedzieć wam, co mi się w niej nie podoba, co mi się podoba, ale uważam, że nie powinniście się zmieniać, chłopaki. Kochamy was takimi, jakimi jesteście. Nie zmieniajcie się. Przejmujemy YouTube damska wersja. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś ocenialiśmy Eluwinę damską wersję. Wtedy powiedziałem, że chętnie zobaczyłbym coś jeszcze. Sprawdźmy to. Ej, w ogóle szanuję Zabicik, że Bicik jest autorski. Bardzo fajne. Dzwoni do mnie Tarek z Makiem, mówią sprawdź YouTube'a. Mówię spoko mordy, patrzę Freeza, nowa nuta. Widzę, a tam ziomki z Libros, także se wjechali. Słucham i po chwili myślę, nie no, r***bali. Ej, to jest naprawdę dobre. To jest dużo lepsze niż ta parodia Eluwina damska wersja. To jest dużo lepsze. Szczególnie ten fragment teraz z tym, że coś tam rozwali, zajebili. To było bardzo fajne. Majker robi szybko beat. Wbijamy na strych i robimy se ten hit. Była Eluwina, poszła całkiem git. Teraz gramy Freeza, to nie jest żaden kit. Ja wam sobie zazdroszczę tego, że macie taką zajawkę, że macie pomieszczenie, możliwość realizacji jakiejś nutki, wbijacie sobie na strych, nagrywacie sobie traczek, potem go sobie gdzieś tam wrzucacie i sobie hula. Zajebacji to jest. Nawet zdarzyło mi się tak, że zostawaliśmy sobie tutaj w biurze po pracy dłużej i nagrywaliśmy sobie tutaj w studiu do nagrywania YouTube'ka, zrobiliśmy sobie studio do nagrywania traczków, jakieś tam 3-4 traczki żeśmy sobie nagrali. Zajebiska zajawka, naprawdę, jaram się tym. Pierwsza osoba, która dobrze zrobiła ten wers. Gdy nas słyszą, mówią pardon. Nawet gdy milczymy, oni mówią, patrz jak grają. Patrz jak... Ej, my robi... A nie, czekaj. Teraz lecimy. Ej, fajne, dobra, to jest zarobiste. W sensie, bo improwizujecie. Improwizacja to jest w parodiach z imienia rzeczy. Tego naprawdę brakuje wiele razy w parodiach. Zawsze każdy jakby trzyma się sztywno tych ram, które są w piosence. A właśnie dlaczego nie? Dlaczego nie polecić sobie z jajem i zrobić coś fajnego? To był fajny przykład. Ej, my robimy semuzę. Robimy parodię
w komentarzach mamy burzę. Tworzymy tu nuty i ścieramy tu kurze. Funka i Johnson, wytrzymacie ręce w górze. Nie wiem, czy robiłbym tutaj panoramę. Wydaje mi się, że nie grałbym tego na dwa głosy. Przynajmniej płciowo wydaje mi się, że powinny być dwa żeńskie bądź dwa męskie. Nie wiem, tak mi się wydaje, tak mi się trochę mnie to kuje, nie? My robimy se muzę, robimy parodię, w komentarzach mamy burzę. Tworzymy tu nuty i ścieramy tu kurze. Funka i Johnson, wytrzymacie ręce w górze. Ja bym nawinął, że znowu jesteśmy tu na górze albo coś, że na strychu, nie? Taki insight, to bo zaciwie to też. Mieszkamy w domu za 20 baniek, a jak chcę, to wyjdę z domu i chcę zrobię taniec. Panie i panowie, nie mam co komentować, bardzo fajne. Najlepsza, w dzisiejszym odcinku najlepsza. Funka, nagramy coś, wierzę, wbijaj na odcinek, na kolabo. Moi drodzy, jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę ponad to. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego odcinka, zobaczcie go koniecznie. Subskrybujcie, bo to jest bardzo ważne. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia.